Dzień dobry, moi drodzy. Z kubkiem ciepłej herbaty witam się dzisiaj z wami w ostatnim filmie w tym roku. Tak, dobrze usłyszeliście. Zapewne większość z was w tej chwili szykuje się już do Wigilii. Część z was obejrzy ten film jeszcze teraz, część już po Wigilii, część w święta, a być może część z was zobaczy ten film już po świętach. Dlatego też dzisiaj chciałabym wam złożyć życzenia. I mam nadzieję, że będą to wyjątkowe życzenia, bo taki właśnie był ten rok. Większość z nas, podejrzewam, że większość z nas nie spodziewała się kompletnie, co nas będzie czekało w 2020. Jak ten rok się potoczy i jak zmieni się też nasza rzeczywistość i nasze życie. Ja osobiście powiem wam, że jestem bardzo zaskoczona tym, że w przeciągu 37 lat mojego życia przyszedł taki moment, że praktycznie wszystko się zmieniło. Nigdy bym nie spodziewała się, że będziemy walczyć z jakimś wirusem, że tak zmieni się nasze życie, nasza rzeczywistość, że nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądał przyszły rok i jak będziemy musieli w nim funkcjonować. I pewnie nie zdziwi was dzisiaj to, że takim podstawowym i chyba najważniejszym życzeniem, które mam dzisiaj dla was, jest dużo zdrowia. I słuchajcie, przez wiele, wiele lat, a praktycznie przy każdej okazji, kiedy składamy sobie jakieś życzenia, no właśnie, wspominamy o tym zdrowiu. Mówimy o tym, że zdrowie jest dla nas najważniejsze. Bez zdrowia nie ma tak naprawdę nic. Nie można żyć, nie można funkcjonować, pracować, uśmiechać się, być szczęśliwym. Ale wydaje mi się, że to właśnie w tym roku, 2020, to zdrowie i to życzenie zdrowia nabrało ogromnego sensu. Bez względu na to, czy wierzycie w koronawirusa, czy w niego nie wierzycie, jakie są wasze przekonania, co myślicie na temat całej tej istniejącej sytuacji, ja mimo wszystko dzisiaj chciałabym wam życzyć zdrowia, ale tak naprawdę dużo, dużo tego zdrowia, bo ono nam się przyda dziś, przyda nam się jutro i przyda nam się w przyszłym roku, bo nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka i jak to będzie wyglądało. Ciągle dochodzą do nas jakieś nowe wiadomości, ciągle dowiadujemy się o jakichś mutacjach, o szczepionkach, o tym i o tamtym, więc to zdrowie powinniśmy przedłożyć nad wszystko i skupić się właśnie na nim, żeby było go jak najwięcej, bo właśnie dzięki temu, że będzie zdrowie, my będziemy szczęśliwi, a jak będziemy szczęśliwi, to i ludzie wokół nas, nasi bliscy, nasza rodzina, nasi znajomi, przyjaciele też będą szczęśliwi i to życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ja przez w ostatnim roku, właśnie w tym roku, 2020, dostawałam od was ogromną ilość wiadomości, komentarzy, wiadomości prywatnych, maili. I wiem, że wiele z was bardzo ciężko przeszło ten rok, z różnych względów. Nie tylko jeśli chodzi o zdrowie, ale również niektórzy stracili swoich bliskich, niektórzy stracili biznesy, niektórzy stracili dorobek swojego życia. To był naprawdę ciężki dla nas rok. I właśnie dzisiaj to zdrowie, to szczęście i ta radość mają zupełnie inny wymiar. I te życzenia będą na pewno zupełnie inne dla was. A kiedy mówimy o zdrowiu, to w obliczu całej tej sytuacji, tej naszej nowej rzeczywistości, chcę wam również życzyć dużo pogody ducha, chociaż wiem, że to nie jest łatwe. I wiem, że dla wielu z was te święta też nie będą łatwe. I nie będą przyjemne i takie, które były co roku, które do tej pory świętowaliście. Ale chciałabym wam życzyć mimo wszystko tej pogody ducha, takiego wewnętrznego spokoju, bo pewnie część z was boi się i nie wie, jaka będzie przyszłość i nie wie, co nas czeka. Więc żeby chociaż odrobinkę rozpalił się w waszych sercach ten ogień nadziei, spokoju, pogody ducha, no i to szczęście. Także moi drodzy, mimo tego, że był to dla nas trudny rok, ciężki rok, to ja chcę wam również dzisiaj podziękować. Podziękować za to, że byliście przy mnie przez ten 2020 rok. Byliście tutaj na moim kanale, w moich mediach społecznościowych. Że rozmawialiśmy, pisaliśmy komentarze, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy na różne tematy.
Poruszaliśmy zarówno te pielęgnacyjne, jak nie tylko. Że spotykaliśmy się tutaj na 10, 15, 20 albo nawet 30 minut. Że byliśmy dla siebie wsparciem i odskocznią w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje. Dziękuję Wam, że jesteście i dziękuję wszystkim, którzy przybywają. Dziękuję za każde Wasze słowo i za życzenia, które na pewno zaraz po tym filmie posypią się w komentarzach. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. I jeszcze raz życzę Wam zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei świąt i równie zdrowego, spokojnego i pełnego nadziei nowego roku. Trzymajcie się ciepło. Pa!